Monika Gering, program Gość Tygodnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Artur Stelmach, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, nie skłamię, jeżeli powiem, że takich pieniędzy województwo łódzkie jeszcze nie otrzymało. Ponad 2 miliardy euro do wydania. Tak, ta perspektywa finansowa, czyli 2014-2020, jest najbardziej bogatą perspektywą, największą perspektywą finansową, jeżeli chodzi o środki unijne. Ponad 2 miliardy 250 milionów euro. W poprzedniej perspektywie mieliśmy miliard euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i około 0,5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Społecznego jako instytucja zarządzająca, czyli w tej perspektywie mamy ponad 750 milionów euro więcej jako instytucja zarządzająca zarówno funduszem, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskim Funduszem Społecznym. W ubiegłej perspektywie finansowej jako instytucja zarządzająca, czyli instytucja układająca zasady, wdrażająca te środki, cały system układająca, mieliśmy tą możliwość oddziaływania wyłącznie na środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny wdrażaliśmy jako instytucja pośrednicząca. Ta perspektywa, większe środki i większe możliwości układania zasad wdrażania tych środków, natomiast też szereg dodatkowych warunków narzuconych przez Komisję Europejską, ponieważ Komisja widzi, jak Polska się rozwija, jak województwa się rozwijają, dlatego też pewne dodatkowe czy ograniczenia, czy wymogi, które musimy spełnić, narzuca. Natomiast no, niemniej jednak jest to sukces negocjacyjny, taka pula środków porównywalna z ubiegłą perspektywą finansową w sytuacji, gdzie większość państw przeżywała trudności gospodarcze. Polska tutaj dostała ogromne środki. Podejrzewam, że jest to ostatnia perspektywa w takiej zasobności środków. Pieniądze już są, a kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy i z jakich działań? Pierwsze konkursy, na chwilę obecną mamy regionalny program wysłany do Komisji Europejskiej. Czekamy na uwagi, które Komisja zgłosi. Po tych uwagach już będziemy mogli opracować kolejne dokumenty, czyli finalny kształt, bo ogłoszenie konkursu to muszą być konkrety, to nie może być pewne założenia. Program został wysłany w kwietniu tego roku. Na uwagi Komisja ma 3 miesiące, czyli w okolicach lipca powinniśmy dostać uwagi z Komisji Europejskiej. My na bieżąco pracujemy nad programem, ponieważ strona polska i Komisja Europejska podpisały wiodący dokument pod kątem wdrażania środków europejskich, który określa, jakie programy operacyjne, jakie działania do wsparcia w tych programach, całą logikę interwencji. Jest to tak zwana umowa partnerstwa. Tak, została podpisana 21 maja, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju też równolegle prowadziło pracę. Z jednej strony programy na bieżących, ówczesnych dokumentach wysyłane do Komisji Europejskiej. Z drugiej strony negocjowało kształt umowy partnerstwa z Komisją Europejską. Program został wysłany 10 kwietnia, umowa partnerstwa podpisana 20, finalna wersja, tak? Natomiast pracowaliśmy na poprzedniej wersji, tam nastąpiły pewne zmiany, my właśnie te zmiany wprowadzamy do programu, plus czekamy, co Komisja Europejska, jakie uwagi zgłosi, tak? No kluczowe uwagi, ponieważ nie zawsze z Komisją Europejską czy wytycznymi byliśmy w 100% w zgodzie, no mając na uwadze potrzeby województwa, jak i no, różne sytuacje regionów, prawda, ponieważ jedne regiony mają mocniejszą, nie wiem, bazę turystyczną, czy my mamy inne problemy, natomiast my tutaj każdy program wynika z gruntownie przeprowadzonej diagnozy i analizy sytuacji, plus możliwości, jakie dają środki unijne, ponieważ środki unijne też trzeba zaznaczyć, to nie jest panaceum na wszystko, tak? My dostajemy te pieniądze, ale pod pewnymi określonymi warunkami, które określa Komisja Europejska, a w ślad za nią Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako koordynator tak ogromnych pieniędzy z polityki spójności, prawda? Bo to są ogromne pieniądze dla Polski. No i tworzy się swego rodzaju układanka. Z jednej strony potrzeby, z drugiej strony możliwości zaspokojenia ich w jakiejś części
części bądź w całości przy takich warunkach, ale no, są też programy operacyjne krajowe, które też dają możliwości wsparcia niektórych projektów, ponieważ regionalny program operacyjny z jednej strony ogromne środki, z drugiej strony mogę śmiało powiedzieć, że środki kilkukrotnie za małe, biorąc pod uwagę zainteresowanie środkami z tej perspektywy finansowej, ponieważ pewne konkursy były ogłaszane raz bądź maksymalnie dwa razy i środki zostały wyczerpane, więc tych potrzeb jest dużo. Natomiast też no, druga strona medalu, jadąc przez województwo czy przez kraj, widzimy, jak te inwestycje, można powiedzieć, dojrzewają, ponieważ pierwsza perspektywa jako pełnoprawne państwo członkowskie to była perspektywa 2004-2006. Te pierwsze projekty, perspektywa krótka, bo dwuletnia od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Druga perspektywa 2007-2013, czyli ta pełna perspektywa finansowa, gdzie właśnie samorządy województw dostały środki do zarządzania, czyli jako instytucje zarządzające układały reguły, analizowały sytuację swoją, gdzie występują największe potrzeby, korzystając również z samorządy województwa czy jednostki i beneficjenci z terenu województwa ze środków krajowych. O tym, jaki projekt, z jakich środków może być sfinansowany, z jakiego programu operacyjnego, mówi tak zwana linia demarkacyjna, czyli dokument, no to jest też są zapisy w umowie partnerstwa, czyli na przykład jaki rodzaj projektu do jakiej kwoty może być sfinansowany na poziomie regionalnym, a jaki na poziomie krajowym, tak? To też jest dokument, który jeszcze nie ma ostatecznej, finalnej wersji, na niego czekamy, tak żeby można było ogłosić konkurs, ponieważ beneficjenci czekają na konkretne zapisy, a nie niedookreślone i wtedy jesteśmy w stanie uruchomić cały system. A na jakie działania z ogólnej kwoty ponad 2 miliardów euro jest najwięcej przeznaczonych środków? Najwięcej środków przeznaczonych z tej ogromnej kwoty to też właśnie, to są pewne warunki Komisji Europejskiej, że nie możemy wydawać na co chcemy. Na co chcemy, tak, na co chcemy. Znaczy to wynika też z potrzeb, jakie są największe potrzeby wynikające z diagnozy. Natomiast Komisja Europejska określiła tak zwane ring-fencing, dziwnie brzmiąca nazwa, to są wskazania z tej puli środków, jaki udział musi być przeznaczony na określone obszary. To się obszary definiowane przez Komisję Europejską wsparcia to tak zwane cele tematyczne. One też są przetransponowane do umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa w ślad za tymi ring-fencingami komisyjnymi też określa poziomy przeznaczania alokacji środków. I tak, cel tematyczny pierwszy, czyli związany z badaniami, innowacjami, rozwojem technologicznym. Cel tematyczny drugi, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne, ale też rozumiane poniekąd jako wzrost konkurencyjności, ponieważ no, ciężko sobie wyobrazić nowoczesne technologie bez tej całej sfery ICT. Cel tematyczny trzeci, już wprost definiowany, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ale mikro, małych, średnich MŚP, bo ten sektor w trzecim celu tematycznym Komisja widzi i chce wspierać, oraz cel tematyczny czwarty, gospodarka niskoemisyjna, to są no, działania związane z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, to jest to jest 50% środków, tak, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to określa Komisja Europejska. My w Regionalnym Programie Operacyjnym działania związane z tymi celami tematycznymi, pierwszym, trzecim, oś tematyczna pierwsza, innowacyjność i konkurencyjność. Ona tam w przyszłości, biorąc pod uwagę zmiany umowy partnerstwa, będzie podzielona na dwie osi. Natomiast jeżeli chodzi o obszary, czyli innowacje, rozwój technologiczny, badania i rozwój, jak również wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, to jest najbardziej zasobny, czy największy udział w RPO, to jest prawie 500 milionów euro. Dodatkowo niskoemisyjność, to jest trzecia oś priorytetowa, tam również są działania, natomiast w celu tematycznym czwartym około 17% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niskoemisyjność, czyli dbamy o środowisko naturalne, tak, oczyszczalnia. Tak, termomodernizacja, odnawialne źródła energii, cały cel tematyczny czwarty, bądź dla osób bardziej zaznajomionych z programem, który wersja czwarta jest dostępna na stronie internetowej www.rpolockie.pl. Wszystkie priorytety inwestycyjne zaczynające się od czwórki. To jest niska emisyjność, bo cel tematyczny czwarty. Pieniędzy dużo.
nie jest łatwo wypełnić taki wniosek, nie jest łatwo ubiegać się o środki. Czy w Zgierzu też powstanie punkt konsultacyjny? Jeżeli chodzi o punkty konsultacyjne, to w tym okresie programowania mamy punkty konsultacyjne w Łodzi oraz punkty konsultacyjne w podregionach. Podregiony, które zostały w poprzedniej perspektywie określone na podstawie zasięgu oddziaływania, tak zwany NUTS 2, czyli no tak naprawdę kilka powiatów, to jest pewna delimitacja określona przez Komisję Europejską i przez nas przyjęta. Punkt konsultacyjny będzie w Łodzi, to będzie obszar centralny. Punkt konsultacyjny będzie w Łowiczu, w Sieradzu, Bełchatowie i Brzezinach. Tak, to jest też uzgodnione z Departamentem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zajmujący się promocją środków, ponieważ działania informacyjno-promocyjne realizujemy z jednej strony jako instytucja zarządzająca RPO, z drugiej strony jesteśmy włączeni w cały system informacji i promocji określany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Tutaj dobra informacja, ponieważ punkt informacyjny również będzie informował o wszystkich programach operacyjnych, nie tylko o regionalnym programie operacyjnym, czyli ten dokument, ta linia demarkacyjna będzie można skonsultować, czy dany pomysł kwalifikuje się do wsparcia w ramach regionalnego programu operacyjnego, czy tego wsparcia trzeba szukać na poziomie krajowym. Temat powstania w Zgierzu hospicjum nie jest Panu obcy. Stowarzyszenie Hospicjum chciałoby wybudować właśnie hospicjum dla osób starszych. Mają 10% wkładu potrzebnego do całej inwestycji. Jak ocenia Pan szansę w tym nowym okresie programowania na powstanie takiej nowy placówki? Okres programowania. My generalnie, tak jak mówiłem, przystępując do pisania programu operacyjnego województwa łódzkiego, regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, bazowaliśmy na diagnozie i analizie sytuacji w ogóle regionu. No, żeby coś robić, to trzeba wiedzieć, z jakimi problemami mamy do czynienia, jakie potencjały mamy. No to wynika z dokumentu, który był opracowywany, aktualizowany wcześniej, czyli aktualizacja strategii rozwoju województwa łódzkiego. I tutaj ewidentnie widać trendy demograficzne, które są niekorzystne dla województwa, szczególnie tutaj dla miasta Łodzi i miast w bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ jesteśmy, z jednej strony się wyludniamy, z drugiej strony to wyludniamy się z osób młodych, tak, najbardziej aktywnych, najbardziej mobilnych, czyli ten współczynnik udziału osób starszych jest bardzo niekorzystny i tutaj niestety zajmujemy pierwsze, ale nieszczytne miejsca, czyli w tych negatywnych trendach. Pierwsze, no w czołówce się znajdujemy, w zależności jak tam liczyć, pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, czy wartości bezwzględne, czy względne. I tutaj problem starzenia się społeczeństwa jest dostrzegany. Jest priorytet inwestycyjny związany z usługami dla społeczeństwa, jest to w cyferkach 9.1 obecnie, potem będzie bodajże 9.9a, ponieważ tam umowa partnerstwa zmienia te numeracje, ale generalnie są to usługi dla społeczeństwa w obszarze zdrowia. Wiem, że tutaj są kontrakty z NFZ-em, czyli podmioty znajdujące się w publicznym systemie opieki zdrowia, rozumianym jako kontraktacja z NFZ-em, mają ułatwiony dostęp do tych środków. Kwestia budowy, tak? My w RPO wersji czwartej zakładamy możliwość budowy takich obiektów, ponieważ, znaczy idąc jak gdyby troszeczkę nie z głównym prądem czy nurtem, który określa Komisja Europejska, która mówi, że już jak gdyby czasy tych inwestycji budowania nowych obiektów minęły dla Polski, w ślad za tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, że trzeba wykorzystywać istniejące zasoby. My widzimy taką potrzebę budowy nowych obiektów, ponieważ no, sytuacja jest no, szczególnie niekorzystna w tym obszarze dla województwa łódzkiego. Po drugie, czasami bazowanie na obiektach istniejących jest nieracjonalne kosztowo, prawda? Czy rewitalizacja czasami potrafi być kilkukrotnie droższa od budowy nowego obiektu, więc szanse są, biorąc pod uwagę naszą diagnozę, przewidywanie trendów, które województwo będą dotykać. My taki zapis w RPO wprowadziliśmy. Czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej, natomiast myślę, że argumenty mamy rzeczowe, nie oparte na
faktach i danych zarówno krajowych, gdzie w tym rankingu województw pod tym kątem starzenia się społeczeństwa, a więc opieki i usług medycznych dla osób starszych, często samotnych osób, tak, bardzo ze złym stanem zdrowia ewidentna jest potrzeba tutaj interwencji ze środków publicznych. Jaki jest taki termin optymalny, kiedy możemy się dowiedzieć, czy rzeczywiście środki zostaną przyznane? To będzie już 2015 rok? Znaczy, myślę, że negocjacje i dokumenty programowe, czyli jeżeli już będziemy mieli uwagi Komisji Europejskiej, to już będziemy mogli finalizować i domykać pewne tematy związane z innymi dokumentami, między innymi szczegółowym opisem osi priorytetowych, bo to jest tak zwany drugi dokument, który rozwija zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego, który to też jest swego rodzaju balans i kompromis, czy bardzo szczegółowe RPO, czy mniej szczegółowe RPO, bo wtedy jako instytucja zarządzająca możemy sobie szereg rzeczy dointerpretować w szczegółowym opisie osi priorytetowych, natomiast jak z Komisją Europejską mamy regionalny program uzgodniony i tam są bardzo duże szczegóły, no to wtedy każda zmiana takiego szczegółu powoduje konieczność zapytania do Komisji Europejskiej w najlepszym przypadku, a w najgorszym negocjacje. A negocjacje, biorąc pod uwagę dosyć dużą skomplikowaność materii, to nieraz w prostych rzeczach, niezbyt kontrowersyjnych, idących z to doświadczenia z tej perspektywy, znaczy z ubiegłej perspektywy finansowej 7-13, trwają około 9 miesięcy. W Zgierzu mamy budynek zabytkowego młynu. Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu chciałby, żeby ten budynek został zrewitalizowany i powstała tam sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Mówił Pan, że Unia Europejska kładzie duży nacisk na rewitalizację, więc jeżeli projekt zostałby złożony, to ma szansę też. Tak, jeżeli chodzi o takie budynki zabytkowe, to tak, mamy działania związane z rewitalizacją, tylko tutaj od razu powiem, że rewitalizacja już nierozumiana jak w ubiegłej perspektywie, czy mijającej perspektywie 7-13, czyli same inwestycje twarde, tak naprawdę rewitalizację trzeba uzasadnić celami społecznymi, właśnie nadanie nowej funkcjonalności, włączenie, ożywienie życia społecznego na danym obszarze, aktywizacja mieszkańców, ponieważ rewitalizacja musi wychodzić od celów społecznych, czyli celów określanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Są to obszary wsparcia przez Komisję Europejską i w ślad za Komisją umowę partnerstwa nazwane celami tematycznymi, czyli cele tematyczne 8, cel tematyczny 8 związany z rynkiem pracy, 9 z włączeniem społecznym, przeciwdziałaniem wykluczeniu, usługi dla społeczeństwa i cel 10 podniesieniem kompetencji i adaptacyjności. To są cele, które są finansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I tutaj wychodzimy od celów społecznych i dopiero to uzasadnia poniesienie wydatków twardych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast jeżeli chodzi o młyn, ja rozumiem, że jest to wpisane w rejestru zabytków, prawda? To te są działania związane z zabytkami, tak? Zabytkami na odnowę tych zabytków, odbudowę, są też działania z rewitalizacji, więc tak naprawdę już mając więcej szczegółów do projektu, natomiast środki na te działania są przeznaczone i można ubiegać. Jak już się przychodzi z konkretnym pomysłem, który czym dalej w las, tym więcej drzew, jest szereg dodatkowych informacji, to już widać, czy projekt pasuje bardziej do danego priorytetu inwestycyjnego, czy działania, czy do innego, bo kwestia, czy jest zabytek, czy będą nowe funkcje nadane, z tego co pani redaktor mówi, to będą, więc to już na konkretach trzeba pracować. Na tym poziomie ogólności mogę powiedzieć, że środki na takie działania są przeznaczone i pomysł, przedsięwzięcie ma jak najbardziej szansę na wsparcie ze środków unijnych. Mówi Pan, że Polska się zmienia, mówi Pan, że województwo łódzkie się zmienia od funduszy zewnętrznych. Na co może zwykły, przysłowiowy Kowalski zwrócić uwagę w tym okresie programowania? Zmienią się drogi, będziecie remontować przysłowiowy beton, jak to niektórzy mówią. Znaczy, w tej perspektywie finansowej jest ewidentny nacisk na badania i rozwój, ponieważ statystycznie dosyć spore środki były przeznaczane na
na obszar innowacji, badań i rozwoju, natomiast nie ma połączenia z biznesem. Tak? I tutaj Komisja Europejska właśnie na wzrost konkurencyjności, umiędzynarodowienie badań czy wyniku badań naukowych, żeby dobre pomysły to nie były tylko pomysły na papierze, ale żeby można było z nich korzystać, żeby były wdrażane do biznesu. Również pomysły realizowane przez studentów, czyli wspieranie startupów, małych firm, firm studenckich, poprzez inkubatory przedsiębiorczości czy aktywną działalność instytucji otoczenia biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o środki już na realizowane przez samorządy, no to między innymi drogi, ale drogi wojewódzkie. Regionalny program operacyjny, jak gdyby pod warunkami określonymi przez umowę partnerstwa w wyniku negocjacji z Komisją Europejską, tutaj tak naprawdę praktycznie drogi o znaczeniu wojewódzkim mogą być dofinansowane, już drogi lokalne rozumiane jako gminne czy powiatowe są pewne możliwości niewielkie wsparcia w priorytetach inwestycyjnych, między innymi związanych z rewitalizacją, jako uzupełnienie inwestycji czy z transportem niskoemisyjnym, również jako uzupełnienie inwestycji czy podłączenie do węzłów komunikacyjnych, ale węzłów sieci tak zwanej TEN, czyli korytarzy transportowych europejskich. To zostało tutaj przez Komisję wyraźnie określone i stanowisko Komisji było dosyć stanowcze i jednoznaczne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju próbowało pewne obszary wynegocjować, zrobić przetwora, ale niestety te negocjacje były dosyć twarde ze strony Komisji Europejskiej. Cały również wachlarz działań z Funduszu Społecznego, tak, czyli nadal wsparcie rynku pracy, dotacji dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą, czy działań związanych z włączeniem społecznym, ponieważ też Komisja Europejska dla Europejskiego Funduszu Społecznego cel tematyczny 9, czyli związany z włączeniem społecznym, aktywizacją grup wykluczonych, określa poziom wsparcia minimalny na 20% EFS-u. To duże pole ma do działania, mają organizacje pozarządowe. Tak, NGO-sy, właśnie tutaj organizacje pozarządowe właśnie zarówno z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i działań łączonych z celami Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli w tych obszarach wsparcia rynek pracy, czy włączenie społeczne, opieka społeczna, czy podniesienie kompetencyjności i adaptacyjność, to jest tutaj szerokie pole dla organizacji pozarządowych. Zresztą w katalogu beneficjentów, który pod każdym priorytetem inwestycyjnym, czyli obszarem wsparcia w programie operacyjnym, który wysłaliśmy do Komisji Europejskiej, tutaj dostępność środków dla NGO-sów jest organizacji pozarządowych jest dosyć szeroka. Natomiast należy mieć na uwadze, że to też się wiąże, jak każdy projekt unijny, akurat środki z Europejskiego Funduszu Społecznego nie wymagają w niektórych obszarach wsparcia tego 15-procentowego udziału. Tak? Tutaj Europejski Fundusz Społeczny jest pod tym kątem bardziej liberalny, natomiast Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego co do zasady jest to minimum 15% wsparcia, w tym finansowaniu 85%, Komisja Europejska 15%, beneficjent. To jest ten minimalny poziom w EFR-ze, 15% wymagany. Nowy okres finansowania się rozpoczął, ale obawia się Pan, że może te pieniądze nie zostaną wykorzystane, to ponad 2 miliardy euro? Nie, myślę, że doświadczenia ze wszystkich perspektyw finansowych, jak i stanu prac przygotowawczych na tle innych krajów członkowskich mówią wyraźnie, że Polska nauczyła się te fundusze wykorzystywać w ślad za również regiony, prawda? Ponieważ w tej perspektywie ponad 40% środków to są regionalne programy operacyjne. Zresztą myślę, że samorządy województw zdały ten egzamin z perspektywy 2007-2013 jako instytucje zarządzające, czyli instytucja układająca reguły dla programu, następnie wdrażająca te środki z całym systemem realizacji, ponieważ dostaliśmy część środków Europejskiego Funduszu Społecznego do zarządzania w tej perspektywie finansowej. Funduszu wcale niełatwego, ponieważ to jest fundusz przeznaczony i wspierający naprawdę bardzo poważne obszary, czy obszary problematyczne życia społeczno-gospodarczego, szczególnie życia tutaj społecznego. Dosyć duża ilość wniosków, dosyć duże zainteresowanie beneficjentów
tak więc fundusz dosyć trudny do wdrażania. Ministerstwo, biorąc pod uwagę wyniki wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 2007-2013 przez samorządy województw, stwierdziło, że egzamin został na tyle dobrze zdany, że możemy również zarządzać Europejskim Funduszem Społecznym. Tak więc myślę, że zagrożenia niewydania środków nie ma. Choć środki są duże i wymogi określone przez Komisję Europejską są też można powiedzieć już tutaj dla państwa członkowskiego i doświadczonego, tak? To już nie jest ta perspektywa, która była ubiega, były powiedzmy większe możliwości ruchu czy do określania zasad na poziomie regionu czy kraju. Tutaj te negocjacje z Komisją były strony rządowej były dosyć ciężkie. No zresztą nas ministerstwo też przestrzega, żeby mieć i być przygotowanym na te negocjacje. Natomiast myślę, że kolejny egzamin zdamy, środki z jednej strony duże, z drugiej strony warunki, znaczy reguły dosyć wymagające, natomiast beneficjenci bardzo aktywni i biorąc pod uwagę tą perspektywę, gdzie województwo łódzkie zajmowało czołowe pozycje pod kątem czy kontraktacji środków, czyli podpisanych umów, czy wydatkowania tych środków, byliśmy w czołówce, więc nie ma jakiegoś zagrożenia takiego, żeby te środki nie zostały wykorzystane. Mamy perspektywę 2020, tak naprawdę jeszcze zgodnie z zasadą N+3 są jeszcze 2-3 lata na kończenie tych inwestycji. Tak samo jak ta perspektywa ubiegła 2007-2013, projekty są realizowane i tak naprawdę jeszcze gro projektów przez te dwa ostatnie lata będzie oddawane, więc ten efekt dla przeciętnej osoby, co środki unijne przyniosły, będzie no, dosyć duży, ponieważ tak naprawdę będzie można na własne oczy zobaczyć inwestycje, które są oddawane, bo początek perspektywy 2007 i tak naprawdę pierwsze 3 lata, no 3-4 lata to były place budów, tak? Ponieważ to było inwestycje dopiero realizowane. Teraz tak naprawdę możemy się cieszyć w tym takim poślizgu N+2 czy N+3, to jest nomenklatura unijna, tak? Czyli na zamknięcie projektu czy perspektywy ma się, ale już takie finalne zamknięcie, to trzeba wszystkie projekty pokończyć, dokumentację, kontrolę przeprowadzić 2 lata, czyli te projekty powinny jeszcze się kończyć gdzieś w połowie. Mamy w programie zapisane do końca września 2015 roku, jak dobrze pamiętam, no i przyszła perspektywa ma tą zasadę N+3, czyli powiedzmy 2023 to będzie zamykanie perspektywy, więc czasu jest też sporo. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dziękuję też państwu również za uwagę. Dziś moim państwa gościem był dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Artur Stelmach. Dziękuję.